Przed świętami Wielkiej Nocy w wielu domach trwały wiosenne porządki. Wytężone prace trwały także na ulicach Pruszkowa, który dzięki kolorowym kwietnym rabatom zyskuje iście wiosenne oblicze. Kwiaty będą wysadzane na rabatach, na takich rabatach ziemnych, w parkach, w różnych wcześniej wyznaczonych miejscach. I to będą w pierwszych tych nasadzeniach, to będą głównie bratki. Poza tymi rabatami ziemnymi, które do tej pory no, zawsze występowały, będą również dokonywane obsadzenia donic. Tych donic mamy już w tej chwili ponad 120 sztuk. W związku z tym no, mam nadzieję, że też będą ładnie nam ukwiecać i ubarwiać miasto. Będą to również głównie bratki. No i w tym roku postaramy się posadzić również stokrotki, no i trochę takich roślin cebulowych, które by po prostu no, ubarwiały nam nasze miasto. Widzimy, że fontanny zaczęły działać, pojawiła się w nich woda. Czy zostały wyczyszczone, jakoś specjalnie przygotowane do sezonu? No tak jak zwykle, tak jak co roku, po prostu rozruch techniczny musiał mieć swoje miejsce, w związku z tym no, przygotowanie do niego, tak jak pani wspomniała, czyszczenie, wszystkie dysze także są w odpowiedniej kondycji technicznej, no i działają. Wyczyszczono oczywiście nie tylko fontanny, ale także miejskie ulice. Pierwsze wiosenne czyszczenie właśnie rozpoczęliśmy, jesteśmy w trakcie. Myślę, że tak, no może połowa miasta jest już w tej chwili wyczyszczona. Chcieliśmy skończyć to czyszczenie przed świętami. Mamy do wyczyszczenia w sumie prawie 100 km ulic. To są ulice, oczywiście nasze ulice gminne. Zamiatarki pracowały głównie rano i późnymi wieczorami. Powolne tempo poruszania mogłoby w godzinach szczytu spowodować zatory na pruszkowskich ulicach.